Witajcie, tu Osti z Kości, Tomek i Mirek Gram z Kości. Dziś na stole nowość wydawnictwa Fishbone Games, czyli gra Ragusa. Tu jeszcze oryginalne pudełko, ale już mamy instrukcję, także Fishbone jest, zgadza się. Ragusa, jedna z dwóch nowości, które wyjdą, bo równocześnie z tym tytułem mamy też tytuły Wenecja. No a tym razem w Kości Play skupimy się na Ragusie. Ragusa. Świetna gierka, w której będziemy rozwijać się, handlować, sprzedawać towary, handlować ze statkami, które będą do nas przypływać, rozbudowywać miasto, odbudowywać je murami. No jednym słowem będzie full roboty. Gra polega na tym, że będziemy przede wszystkim układać nasze domki. Położenie domku w strefie wiejskiej skutkuje tym, że mamy dostęp do surowców. To zaznaczamy na naszych tu planszetkach kartami. Czyli jeśli mam dostęp do jednego drewna, to ustawiam sobie kartę ze stroną, gdzie jest jeden i zaznaczam jedno drewno. Mam dostęp także do jednego winogrona i do jednego kamienia. Żeby wybudować domek w strefie wiejskiej, potrzebuję drewno, które od razu wykorzystuję przy pierwszym budowaniu, czyli niejako pierwsze kładziemy sobie przy polu, gdzie to drewno się znajduje. Teraz każdy po kolei postawi swój domek. Ja, kładąc drugi domek, dokładam w tym miejscu i sprawdzam, jaki będzie jego koszt. Przy tym heksie nie ma żadnego mojego domku. Przy tym także i przy tym także. Czyli koszt to nadal jest jedno drewno. Czyli ten domek mogę położyć. Ale gdybym chciał położyć ten domek tu, no to sprawdzam. Przy tym heksie nie mam żadnego domku, ale przy tym mam dwa. Przy tym mam dwa. Czyli koszt tego domku to dwa drewna, których niestety nie posiadam w tej chwili. Dodatkowo mamy pokazane tutaj od razu na kartach limit domków, jakie możemy wybudować właśnie za to drewno. Czyli co? Czyli mogę położyć sobie domeczek tutaj. Z automatu mam dostęp do drewna. Ustawiam sobie to drewno już na trójeczkę, bo mam dostęp tu do drewna, tu do drewna i tu do drewna. Mam dostęp, czyli już kolejny domek znowu gdzieś tu mogę postawić, no bo już będę spełniał tą odpowiednią wartość. Podobnie jest w terenie miejskim, tylko że tu będziemy płacić kamieniem. Nie możemy zacząć od razu od miasta, no bo tego kamienia nie mamy. Ale kiedy już tu sobie zdobędziemy odpowiedni zasób, wtedy mogę budować się w mieście. W mieście będziemy dostawać dodatkowe zdolności. Jedną z głównych będzie zamiana tych tu właśnie naszych surowców, które mamy podstawowe, które oznaczamy na kartach, na takie trzy główne, jak wino, oliwa i srebro. Na przykład to pole mówi mi, że mogę wymienić, a właściwie nawet nie tyle wymienić, bo ja tych kart nie będę w żaden sposób tych zasobów tracił, obracał, bo to pokazuje, ile po prostu mam cały czas dostępnych jakby połączeń z właśnie z tym winogronem. Mówi mi, że za każdy domek, który ma połączenie z winogronem, mogę sobie wyprodukować jedno wino. Czyli mając jedno, przesuwam sobie o jedno i to na tym jednym zostaje. Gdybym miał dwa, przesuwam sobie od razu na dwa i to tu tak zostaje. Następnie, jeśli przeciwnik położy sobie tu domek, rozpatrując te pole, rozpatrzy je, też patrząc na to, ile ma winogron, ile ma, znaczy się domków dostępnych przy tym heksie. A następnie, tu macie taką strzałeczkę w kierunku zgodnym ze wskazówkami zegara. Każdy gracz, który jest obecny przy tym heksie, rozpatrzy sobie tą akcję. Czyli w tym przypadku Mirek kładzie tutaj, wymienia sobie, produkuje sobie wino. Następnie robię ja. Gdyby tu był na przykład jeszcze jeden mój, tu jeszcze jeden Mirka, no to Mirek robi sobie akcję, ja robię akcję, Mirek robi akcję. W terenie miejskim, podobnie jak na tych wiejskich,
też mamy dostęp do kilku pól. I właśnie w ten sposób rozpatrujemy każde z tych pól. Tu na przykład mamy pole, gdzie mamy przekreśloną tą strzałkę, to znaczy, że jeśli tu postawię, to aktywuję tylko w tym momencie i już reszta graczy, która tu stoi, nie aktywuje tego pola. To pole akurat daje nam karty dodatkowych punktów. Na początku dostaniemy takie trzy karty, jedną wybieramy, oczywiście nie pokazujemy i są to dodatkowe punkty na koniec gry, które możemy zdobyć w tym przypadku za ilość winogron czy za ilość różnych statków, bo możemy handlować ze statkami. Na początku ustawiamy sobie 5 pól, tu mamy pokazane te trzy ulepszone zasoby i strzałeczki. Służą one do tego, abyśmy sobie zaznaczali wartość rynkową tych produktów. I w ten sposób już sobie ustawimy. O 2 wzrasta wino, o 1 rośnie oliwa, o 2 wzrośnie oliwa i o 3. I o 3 wzrośnie w sumie srebro. I teraz, jeśli stanę na polu z możliwością kupna karty, no to rozpatrujemy po kolei. Za każdy domek, jaki tu mam, mogę kupić sobie jedną kartę. I teraz, jeśli chcę kupić pierwszą kartę, która jest bardzo mocna, muszę zapłacić koszt bazowy, który widnieje na dole, plus ewentualny, który jest na karcie, a na tej akurat się znajduje. No i wtedy wracając do naszej planszetki, jeśli chciałbym kupić pierwszą kartę, muszę opłacić jedną oliwę, a dodatkowo za statek jeszcze tutaj jedno wino. Następnie sprawdzamy, jaki ma to efekt na cały rynek i przesuwamy sobie oliwę o jedno pole w tył. Biorę ten statek, przesuwamy wszystkie statki, wystawiamy nowy, no i patrzymy, co nam tutaj wzrasta. Więc dostaniemy punkty za, na koniec gry, właśnie za te statki, które dostajemy właściwie na bieżąco, za karty zadań. Oprócz tego mamy pola, takie jak tu, gdzie możemy sobie wymienić surowce za aktualną wartość rynkową, a także pole, które się nie aktywuje dla każdego, ale na koniec gry za każdy domek, jaki tu posiadam, dostanę punkty za każdy zestaw, który będę mógł sprzedać. Czyli w tej sytuacji mam jeden pełen zestaw, sprzedaję go, sprawdzam sobie oczywiście na naszym rynku, ile aktualnie każda rzecz jest warta i tyle tych punktów dostaję. Oprócz tego będziemy jeszcze w grze budować mury. Mamy tu takie specjalne krzyżykowe miejsca. To są miejsca, gdzie dzięki akcji wieży możemy postawić, no właśnie, wieżę. Wieżę możemy postawić na pustym polu, możemy też postawić na polu, gdzie już znajduje się mój domek, czy na polu, gdzie znajduje się domek przeciwnika. Oprócz tego mamy też mury. Mury kładziemy gdziekolwiek chcemy, właśnie na tych takich białych tu polach. Za każdy taki postawiony mur dostajemy od razu jeden punkt. Służy to temu, że na koniec gry sprawdzimy sobie, jaki mamy najdłuższy własny mur i za to będziemy dostawać też punkty. I tak dla przykładu sobie tu na szybko ustawimy. Dla przykładu, no moim najdłuższym murem jest ten odcinek, bo wieża i domek przerywają mi moje ten, tak, moją ciągłość, ale gdybym miał tu wieżę, to ta ciągłość jest zachowana. No i wtedy sobie będę, zróbmy jeszcze może tak, będę sobie liczył punkty. Dostanę punkt za każdy mur i za każdy mój budyneczek. Czyli raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, a tu mam dwa, czyli 10 i 11 punktów dostanę za najdłuższy odcinek. I każdy sprawdza swój najdłuższy odcinek, to zaznaczamy na punktach. Jedyną rzeczą, o której tu jeszcze nie wspomniałem, są ryby. Ryby to też jedyny surowiec, który akurat możemy wymieniać, gdzie mam tu kartę, który będziemy mogli cofać. Normalnie wszystkie surowce po prostu zwiększamy, nigdy nie cofamy, a ryby możemy, bo w każdej chwili możemy wymienić dwie ryby na jeden z podstawowych surowców, trzy ryby na kamień albo cztery ryby na srebro. No i wtedy po prostu zmniejszamy sobie tu dostęp ryb, a zwiększamy sobie na innym. To mamy pokazane. Tu mamy wszystko oczywiście pokazane, mamy też pokazane koszty,
No i tu właśnie te zdolności, czyli wymiana na wino, wymiana na oliwę, wymiana na srebro, budowanie wież, budowanie murów, wymiana na bieżąco dóbr na punkty, wymiana tych zestawów na koniec gry na punkty, możliwość kupienia statku, wymiana, dostajemy punkty za jeden punkt za każde dwie ryby, które posiadamy i bierzemy kartę zadań. Dwie, jedną zostawiamy tym. I to wszystko. Gra jest bardzo szybka. Przy trzech graczach mamy 12 domków, czyli mamy tak naprawdę 12 ruchów. Oprócz tego mamy jeszcze do zaznaczenia żetony. Jeśli przekroczymy stówkę, to przewracamy je na drugą stronę. No dobrze, czyli co? Możemy zacząć, tak? Czyli tu już mamy ustawione OK. Ustawiamy u siebie nasze znaczniki na razie na 0. Karty bierzemy do ręki. Bierzemy 3 karty zadań. Wybieramy sobie jedną, za którą będziemy chcieli punktować na koniec. Odstawiamy ją sobie na bok. Reszta trafia pod spód tamtych zadań. No to co? Zaczynasz, Tomek? To zaczynaj. Tutaj i dostaję. Czyli tak, masz dostęp do jednego drewna, jednego srebra i kamienia. I to tyle. Koniec mojej rundy. I to tyle, koniec ruchu. Znaczy byliśmy w szoku, nie? Że tak szybko. Tak, że ona jest naprawdę bardzo szybko. I mam dostęp do dwóch drewienek i kamienia. Tak jest. Dobrze. To ja postawię sobie tutaj. Będę miał dostęp do dwóch drewienek i srebra. Srebro na jeden. Drewno. No, gdzie mam tu drewno? Na dwa. No to jak jedziesz. Tu nie mogę, bo mam. Nie mam drewna. Ale pójdę sobie tu. Już trzy. Tak, czyli dostęp masz do trzech zasobów drewna, dwóch kamieni. Aha, to tak mogę. I tyle. Mogę, nie? Bo tu mam to już. Stawiam tutaj. O, idziesz ostro w drewno, widzę. I teraz podwajam sobie drewno. Tak, masz tak. Cztery. No dobra, tak. Czyli masz dostęp raz, dwa, trzy i cztery za każdy domek. I winogrono. I winogrono. Jest. Tak. To ja kładę sobie. Zobacz. Tutaj. Już jedzie pierwszy. Zobacz. Pierwszy mam dwa kamienia, czyli spokojnie mogę się tam budować. No i teraz. Wybuduj sobie jeden mur. Co da mi od razu jeden punkcik. Nie ma nikogo, czyli nikt więcej nie korzysta. Na koniec gry będę mógł sobie sprzedać rzeczy za punkty. No i wymieniam. Dostaję dwa srebra, bo mam dwa domki. Przy srebrze, czyli wyprodukowałem sobie dwa srebra. I tu jedziemy ode mnie, to też zmieniam sobie dwa srebra. Trzy, ja mam trzy. Tak. No i teraz. Teraz ty sobie wymieniasz. Patrzymy dalej, czyli ja sobie wymieniam na dwa srebra. Tu dostaję winogrono. I tu dostaję. Budujesz murek. I punkcik. I punkcik. I ja buduję murek. A, ty też. I. Eto. I punkcik. No dobra, no to czas wejść do miasta. Czas wbijać. A my tu właśnie przy tymi wieśniakami się budujemy murem. Żeby nikt nam nie wbijał. Dobra. Dobra. Sobie wjadę tutaj. No, grubo. Grubo. I tak. To jest po kolei tutaj. Murek. Tak, za jeden punkt. To dostajesz też. Tak, ja. Dalej. Ja buduję sobie murek. No to wybuduję sobie murek tu. Dostaję punkt. Też dostaję punkt. I Tomek też dostaje punkt. I za każdą oliwkę plus domek dodaję sobie punkcik na. Czyli masz tutaj. Jeden tam. Czyli mam jeden. Dokładnie. No tak. I tutaj na koniec gry, nie? Tak jest. No dobrze. Co my tu możemy? To tak. To ja sobie kładę tutaj. I teraz koszt już dla mnie w kamieniach. Dwa. Jeden, ale tu mam dwa, czyli już muszę mieć dwa. No i akurat tyle też mam. Czyli wymieniam sobie za oliwkę. To jest jedna, wymieniam sobie tutaj i dostaję oliwę. Ty robisz sobie
To samo. Cyk. Następnie mogę sobie kupić kartę. I tak też zrobię. Kupię sobie tutaj tą, czyli płacę sobie srebro, płacę dodatkowo oliwę, biorę tą kartę. Jedno srebro spada. Tak, dostaję 4 punkty, a jedno srebro spada. To się przesuwa. To się przesuwa i srebro idzie do góry. Okej, no i to będą punkty na koniec. To ja teraz. Tak jest. Ja podeszę tu. Tak. Buduję wieżyczkę. Tu. Tutaj wymieniam sobie 3. Tak, ja sobie też wymienię 2. No i tu dostaję jedną. Dwie wybieram i jedną. Tak, i jedną sobie. No, okay. Może. Kurczę, szybko tutaj jest blokowanie, to ja chciałem jeszcze skorzystać z górnej części, a tu... No wiesz, że tu jeszcze trzeba o murze myśleć, no tak, bo masz ile? W murze trzeba się poblokować, pokombinować. 12 domków. Jak ja jeździ na dwie osoby, masz 10 domków, a masz dobra. Dwie... Dwa super domy. Wchodzimy tutaj i teraz robimy tak. Pierwsze co, to dobiorę sobie swoją wieżyczkę. Ja też. I... Postawię ją sobie tutaj. Tak, tak, tutaj tak, no. A co jest tutaj, bo ten mój tutaj powinien być. Aha, o, zmieniasz teraz. Okej. Czy nie ma ten? Kto pasuje to? Teraz tak, wymieniam sobie to, za to jeden tutaj, domek to tutaj. Ja to sobie postawię. Beczka mi idzie do przodu. Nie, tutaj. Nie, i... tu gdzie położyłeś? Tu. Dobra. Nie, tu. Gdzie postawiłeś? Tu postawiłem. Tu postawię domek. Aha, tak. Tu postawiłem domek. Ja też, tak. I teraz dostaję kartę jeszcze, tak? Tak, ty dostajesz kartę. Tam. Dwie wybierasz sobie, jedną wybierasz. Jedną. No i wino sobie zrobisz na... Już sobie zrobię. Okej, okay. No czyli już mogę zrobić swój ruch. To ja kładę się tutaj. Zarasta mi kamyk. Zarasta mi winogrono. I oliwki. Gdzie się postawiasz? Gdzie? Tutaj. O, okay. Właśnie, dobrze. To ja pojadę sobie. Gra swoją drogą jest do 5 graczy. Przy 5 jestem ciekawy, jak bardzo ciasno. Mega tu ciasno. Jest. Mega chyba. Jest... Ciekawe, jak to wpływa na grę, nie? Okej. Okay. I teraz wiesz, to nic, nie, jeszcze jest jedno miejsce, nie? Na co? Ej, dwa są jeszcze. No, są jeszcze miejsca, spokojnie. Gdzie ja będę sobie? Tutaj? Mhm. Znaczy to, nie, to, a w sumie tu pójdę. No okej. Okay. Tak, to ja dostaję. Raz, trzy, raz, dwa, trzy. I znowu trzy. Bo mam trzy kamienie, więc mogę. Mhm. Później, o, to tutaj też mam trzy. Trzy i trzy. No maksa. Dwie akcje, ja mam trzy domki. Kurde, trzeba to dobrze rozparcelować. No właśnie to jest to, że masz dużo, mało tych ruchów. Kurczę, no, tak, jest dużo do zrobienia na koniec, nie? Dobra, muszę w to iść. Bo fajne jest to, że to narasta w kalkula śnieżna. Robimy o, tak. O, ty cwaniak, właśnie miałem tam iść. Wejdę sobie w dwie ryby. Dobra, i teraz tak. Dostałem dwie ryby, biorę sobie statek. Ale w sumie już nie muszę iść. Dwa statki pójdziesz. Tu. I tak sobie kupię dwie karty. Aha, dwa statki, ponieważ no mam tak, tutaj. O, tak. Jedziesz pierwszą. No i co? No i zjeżdżamy sobie z tego. No ale przecież wina, nie? Z wina. Masz. Czyli winko idzie jeden w dół. I ale idzie do góry. Idzie do góry. No i drugą. Ile tam dostałeś punktów od razu? Dwa. Dwa. No i od razu z automatu znowu skoczę z... No teraz masz tą, nie? Albo zależy co tam... No zależy co tam. No to masz tanie i masz tyle samo punktów, nie? No dokładnie. Cyk. I cyk. I wino idzie w dół. No wiem, no mam nadzieję, że... Dobra. Dwa srebra do góry. Dwa srebra do góry. O, nie, ale grubo. No dobrze, to proszę. Teraz ja mogę kupić dwie karty, tak? Ja, ty no na kartę. To za dwa wina i srebro. Kupię sobie tą i wartość wina spada, a ja dostaję zaledwie 5 punktów. Żelazo schodzi o 2. No. Czyli na 30. Nie będziemy się mówić patrz głośno, to tutaj, no, za... zdobył, nie? Patrz to. Tak. Druga karta, nie? No ale się... Nie opłaca już. No nie opłaca mi się. Nie kupuj tego. No żebyś chciał wiedzieć, że mi się nie opłaca. Mówię ci to ja.
Nie opłaca mi się, dlatego się kupuję tą kartę za jedno srebro. I srebro spada i kupuję tą kartę dla dwóch punktów. Raz. Teraz oliwa idzie w górę. O kurcz, no patrzcie, to oliwa, to zaraz będzie wam powiem, no strasznie, strasznie droga. Dobrze. A to oznacza, że co? Tak, teraz kładę. Oznaczałoby to, że trzeba by tą oliwę chyba sprzedać, nie? Ale najpierw. Chodźmy tutaj. Idąc tutaj, wezmę sobie dwie karty do punktowania. Zablokowałem moje pole. Kto tłumaczył grę? No myślę, że zapomnę najlepiej, proszę. Nie no, zawsze wygrywa ten, kto... Następnie dostaję jeden punkt za dwie rybki. Najgorsza jest sytuacja, kiedy i mogę wymienić sobie... Z kretesa. I mogę wymienić sobie... Nie, nie mogę sobie wymienić, bo gdzie kładę mi się tutaj, nie? Tak. I to... I to wszystko w moim ruchu. To ja. To ty. No to bez sensu, to bez powinna być taka poświata, że jak kładziesz domek, to pod nim tak na, przez twoją rundę migasz, żebyś wiedział, gdzie domek położyłeś. Nie? No interaktywna plansza. Tak. Ej, drugi proszę, teraz miałem sobie dwie rybki. Tak jest. Tracę moje dwie rybki na jeden punkt. O, nie, nie, no to nie tak. Nie tracę? Nie, tam wymieniasz sobie. Aha, dobra. To czyli dostaję jeden punkt. Yes. Tu dostaję rybkę. Mm-hmm. Na trzy. Kurczę. Tak. Więc tego sobie zrobię tak. Mm-hmm. No. Tu poziom, nie? Tak, tak jest. Tu poziom. Tu. Teraz ja sobie mogę kupisz sobie karty. Statek. No oczywiście pójdę z to. Raz, dwa. Teraz. Sprawdzę z tymi rybka. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I oliwka idzie. Oliwa. Tu. To idzie. Góra. Mhm. I teraz, Mirek, możesz sobie kupić jedną kartę. No, patrzeć się ten, nie? No, popatrzeć, co tam zbierasz, jakie surowce, jak tam szedłeś w sprawy. No. Prawie szedłem. Prawie ten. Okej, okay, no ale dobra. Weźmiemy po prostu beczkę, sprzedamy. Save. Mm-hmm. Jedną beczkę. No i trzy punkty. No i ostatni mój ruch. No i teraz pytanie. Mam trzy domki tutaj. Jeśli postawię tutaj, zamienię na wino, to będę mógł sprzedać wszystkie trzy zestawy. A mogę wymienić rybki. Zapomnieliście. Albo mogę postawić tutaj i zdobyć rybki, coś mi się nie przyda. Ale... Będę mógł też kupić sobie aż trzy karty. No i teraz 6 punktów, 3 karty. Co mówicie, panowie? 6 punktów. A ja chyba się pomyliłem. Srebro mi wzrastało 1. Tak, ale masz 2 domki tam. Dobra. Okej, okay, dobra. Co mówicie, co mówicie? No, to się nie pomyli. 3 karty to też będzie 6 punktów. No to... A tu każdy z was sobie ten, wyprodukuje. Ale przez trzeci koszt spadnie. Niektóre towary mogą pójść w górę, niektóre w dół. No właśnie, bym musiał kupować tylko za srebro i tylko za wino. Za oliwę. Tak, on myśli cały czas. A dypan! Dwie ryby. Jedziemy w te statki. Dobra, może nie będzie tak źle. Więc mogę kupić karty. Mogę też kupić coś. Tak, no i teraz kupię. Ja mogę dwie nawet. No. Spokój, teraz sobie kupię. Spokój. Za. Za co mam najwięcej? No najwięcej mam oliwy. No to jedziemy z oliwy. Za oliwę. Kupuję sobie tu tą pierwszą kartę. Poproszę tam i dwa punkciory. Oliwa w dół. Oliwa w dół. Srebro w górę. Srebro w górę. Kurczę, sprzedam tylko jeden zestaw. Punkt? Dwa, nie? No, tak, dwa. Okej. Okay. Teraz ty. Teraz... Oczywiście, że tam. Nie, no tutaj. Dwa, nie? No oczywiście. Czyli wino w dół. Ale ja jeszcze mogę jeszcze raz to samo zrobić. Ja. Teraz ty. To mi się nie pyli nic tak konkretnego. Kurczę, na sam koniec, nie? Ile statków przypłynęło do portu? Nie dziękujcie, chłopaki. To bez sensu będzie, nie dam to, idziemy. To. Chociaż rzeczywiście źle to pomyślałem, bo niepotrzebnie daję wam punkt. Raz, dwa.
srebra idzie. Mogę mieć ścitami. Dobra. Ja sobie kupuję po... I będę sobie naprodukował winogronek. I czekaj, i to, tu idzie wino w dół. Wino w górę. No. Mhm. Co wziąłeś, które? To i wino w dół. Elegancko. I oliwa w górę. I teraz muła. No jak miło, nie? To co? To za te dwie oliwy kupię sobie ten tutaj za 3 punkty. I oliwa w dół idzie. I oliwa idzie w dół. I srebro idzie w górę. I srebro idzie w górę. A nie ma wina, nie? No nie mam wina. Ojojo. No 5 punktów, co to jest 5 punktów? A jeśli. Nie, kupić. Nie, nie możesz. Jeśli za dwie oliwki i oliwę w dół. Ale oliwa. Kupię sobie kolejne 3 punkty. W górę idzie. Te 3 żeś mi przesunął poprzednio? Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Wszystko cofnę na filmiku, będę wiedział. Aha, i to idzie. W górę. I oliwa w górę. No i finish, koniec. Finish, czyli teraz rozpatrujemy heksiki. Na koniec gry. Ja mogę sprzedać w sumie 3 zestawy. Masz jeden. Posiadam jeden. Ja mogę jeden. Czyli zmieniam raz, raz, raz i dostaję 2, 4, 7 punktów. Ty możesz ile zestawów? Też jeden. No to też dostajesz 7 punktów. Czyli 21. Jak też może. A nie wiem, jak może 2? O! Możesz 2 domki i masz ten. 7, czyli 14, 14 punktów. 2, 3, 4, czyli 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 30. Policzę, to idzie. Dobrze. To co? Teraz... Mur. Aha, dobra. Mur, mur, mur. To jak się liczy? Czyli jedziemy. Najdłuższy mur. Tu ci przerywa. Ale tu masz całość, 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 tu masz całość. Czyli to jest twój najdłuższy mur. Czyli jedziemy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście punktów. Czyli się sześć. Najdłuższy mirkowy. Odtąd, tu i niestety tylko dotąd. Raz, ale dwa, zawsze sześć. Trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. 7 punktów. Jest. Mój najdłuższy to będzie 2. Całe 2, ale to raz, całe. 2. No okej. Okay. No i teraz. To patrz to. Ostatnia rzecz, czyli nasze karty z tajnymi zadaniami. Na każdą tą wieżyczkę 2 punkty, czyli zostaje 12. Mhm. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 8, 12. Za każdą żelazo. Srebrno. Mam tu 3, więc dostaję 12. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. No chyba już, i w międzyczasie już stówka się zrobiła. To jest księgowość. Ty. Za każdą oliwkę 2 punkty, mam 5, więc dostaję 10 punktów. No kurczę. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okej. Okay. Czy tymi statkami poszedł dalej, to może. Za każde winogronko 2 punkty. Winogronek masz 3, 6 punktów. Na 6 mam 3, 4, 5, 6. Za każde drewno 2 12. Punkty. 12. 8. I za każdą rybkę ten. I 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cieszę się, chłopaki, że tak budowaliście mury. Za każdy mur 1 punkt, max 12. Więc myślę, że to będzie 12. Dobra. 12. Teraz. No, starczy. Za. Każdą ceramikę 2 punkty. No, mało ich było, dlatego pod koniec dopiero kupowałem. Raz, dwa, trzy. Trzy. Czyli 6 punktów. I za każde 2 punkty na statkach, max 12. No, myślę, że będzie 12. No, ale jak w sumie bez podliczenia punktów, tak, to w sumie miałeś większą przewagę. Bo ty byłeś tu, ja byłem tu. My jak sam byliśmy tutaj. No. No bo nie przypasiły mi karty, no zdobyłem taką kartę, którą już od razu mogłem, no za tą na maksa, nie zapunktowałem za ceramikę. No, no, no. No i w ogóle nie poszedłem przede wszystkim w murek. No, ale poszedłeś statki. No poszedłem statki. Ostatnio właśnie próbowałem na ten murek iść, a teraz właśnie skupiłem się na stateczkach. Fajnie. Czyli co? Czyli jest wiele dróg do zwycięstwa. Tak jest. Tak.
przemyślenia, to taka jakaś cisza. No ja w to muszę zagrać jeszcze drugi raz, bo już teraz wiem, co bym zmienił, co bym poszedł. A trudno powiedzieć, co byś poszedł, bo to też jest troszkę uzależnione od tego, gdzie wystawiacie domki. Tak, no, ja chciałem iść w srebro, a po chwili wszystko zajęte. No tak. Jak tu już chciałem iść te wieżyczki, myślę, no nie, i tak zrobicie więcej, jeśli ja tu postawię jeden domek, no przecież wy nawalicie sobie tyle tych wież, że no nie ma sensu dla mnie tam iść. No tak. Jedyny błąd, który popełniłem, to ostatni ruch, bo tak naprawdę nie patrzę, siadłem w to. Mhm. Bo to mi wygenerowało, no dosłownie chyba... 4 punkty? Nie, ja miałem trójkę, 5? Trójkę... A, to 6 punktów. 8 punktów. Ale to też wam dało punkty. A gdybym postawił się tutaj, byście narobili tego winka, ale co z tego, i tak nikt z was więcej zestawów nie mógł wymienić. A mi by to akurat dało 6 punktów. A wam bym już nie dał żadnego. No tak. Także fajne w tej grze jest to, że trzeba właśnie... No cały czas kombinować i jednak patrzeć, że jak ja tu postawię, kurczę, dostanę, no akurat to jest zły przykład, bo to się nie aktywuje karta, no ale jeśli pójdę na przykład tutaj i postawię sobie murek, to tak naprawdę zaraz wszyscy postawią murek, to zaraz wszyscy dostaną punkty. Jeśli pójdę sobie tak jak tutaj, czyli w ostatniej rundzie gdzieś tam Mirek kładziesz tą kartę, no zdobywasz tą kartę statku, nawet drugą, ale w tym momencie ja już dostaję 3, gdzie dla mnie to jest taki prezencik, bo i tak chciałem tam iść, ale właściwie jak ty poszedłeś tam, no to no po co mam tam iść, i tak kupiłem przykład 3 karty statków. I to mi się podoba. W każdej lokacji warto mieć swój budynek, żeby dostawać bonusy, tak. I nigają. Tak. I to jest według mnie, to jest świetne w tej grze. I powiem wam, że na dwie osoby te super budynki fajne, chociaż to jest taka naprawdę ultimate weapon, nie? Jak to rzucisz, to możesz tak odskoczyć jednym dobrym czarnym budynkiem, że trochę może i to przegięte jest. Nie wiem, czy tak naprawdę potrzebne te dwie osoby. W 3 osoby już tych czarnych domków nie ma. Ale wydaje mi się, że w 3 osoby ta gra chodzi genialnie. Dlatego jestem ciekawy w 4 osoby, bo sobie teraz wyobraźcie, że dochodzi tu co prawda mniej domków. No, już było bardzo ciekawe. Z 10 tych domków później jeszcze mam mniej, ale tak czy siak jest to na tyle gęste. Gra dla mnie na tą chwilę jest poprawna. Tylko poprawna? Tylko jest, poprawna? Jest mega ciasno. Mam wrażenie, tak. Że kurczę, grałem kiedyś w wysokie napięcie. No tak, ale nagle nie czujesz tego, że nawet jak nic nie robisz, to coś robisz? Tak, no tak, trzeba, nie, no oczywiście. Trzeba pamiętać, gdzie się dołożyło domek, skupić się na tym. Tak, no to jest bo takie... Bo przez chwilę się zaskoczyło, powiem, tak, bo dobrze, tak, dlatego mówię, że będą migotać. No nie, no najlepsze jest to, że nie wyprzedzisz zbytnio swojego ruchu, bo... Wszystko zależy od tego, co przeciwnik zrobi i nagle mówisz, no nie, no tam już nie mogę, no tak, bo coś tam. Fajne to, że wiesz, wystawiasz pierwszy domek, drugi, trzeci, myślisz, kurde, już 3 rundy, to no, nic tu nie zrobię, nie? A ostatnie 3-4 ruchy, ja, to się dopiero zaczyna tak naprawdę ta gra i dla mnie to jest naprawdę, nie no, kurczę. No tak, no właśnie, to dobyłem 3 drewna, już więcej nic. Tutaj 3 tego już nam nie pozwoliło i 3 kamienie tylko i tak, no ja jestem bardzo pozytywnie zaskoczony. Tym tytułem. Nie no spoko, gra ma potencjał na drugą rozgrywkę. Nie odmówię. Wiedzę, że to już tak jak w Wenecji. Nie, nie odmówię. Nie odmówię. Ja też nie odmówię, bo ma fajny tytuł. Także co? Będziemy kończyć, prawda? Tak właśnie wygląda Ragusa. Podwaram tu. Tak właśnie wygląda Ragusa od, no jeszcze nie mamy logo, od Fishbone Games. Która lada chwila będzie miała swoją premierę. Warto się nią zainteresować. Nie wiem, kiedy filmik się pojawi. W każdym razie zaraz będziemy na targach hobby. Będziemy właśnie tą, między innymi tą grę prezentować. A jeśli wy chcecie w nią zagrać, to oczywiście zapraszamy na nasze wydarzenia, do naszych klubów, które po tej pandemii już powoli wracają do życia. No i co? Wpadajcie na naszego Facebooka. Dajcie subskrypcję kanału, jeśli jeszcze nie wiem, czemu byście mieli tego nie zrobić. Dajcie dzwoneczek, żeby być na bieżąco. No i wypatrujcie, bo praktycznie codziennie, jeśli nie co drugi dzień, jakieś tam filmiki się pojawiają. Coś jeszcze powinien dodać do standardowej formułki? Chyba nie. Chyba nie. Chyba nie. Jeszcze cześć. Chyba jest okej, chyba jest poprawnie. Tak, chyba jest poprawnie. Cześć na końcu jeszcze. Tak. No to pamiętajcie, dużo lajków. I widzimy się w niedzielę. I będziemy się w niedzielę, bo w niedzielę. I teraz ktoś obejrzy za rogi. U, już w niedzielę się zobaczymy. No. Nie podajemy daty, to może niespodzianka. A nuż? Będzie to niedzielę. A nuż w niedzielę. W jakąś każdą niedzielę na pewno. Dokładnie. No, jak msza będziemy prowadzić live. Dobra, nie ma, że nie za daleko. Dzięki za uwagę i do następnego. Cześć. Do zobaczenia, cześć.